Ratownicy górniczy na co dzień wykonują prace profilaktyczne, natomiast w każdej sytuacji są skłonni do niesienia pomocy. Ponieważ te prace profilaktyczne u nas są prowadzone bardzo wzorowo, a nasze kopalnie jest jedną z bezpiecznych kopalń, może nie tak często u nas mają możliwość pokazania swojej sprawności, ale ościennym kopalniom bardzo często pomagają. Dzisiaj pokażemy Państwu taką symulowaną sytuację, gdzie nastąpił zawał, atmosfera jest niezdatna do oddychania. Poszkodowany oczekuje na pomoc po drugiej stronie tego zawaliska, natomiast ratownicy przystępują do dzieła. Oprócz tego, ponieważ sytuacja jest taka, że jest atmosfera niezdatna do oddychania, muszą dokładnie sprawdzić swój sprzęt, swoje aparaty, to proszę pamiętać o tym, że martwy ratownik nikomu nie udzieli pomocy, a będziemy mieli jeszcze jednego poszkodowanego więcej. Przy wejściu tak niebezpiecznego miejsca muszą zastępowie jeszcze zobowiązane sprawdzić, czy wszyscy są zdolni do dalszej pracy. Nie można od razu przystępować do pracy. Proszę się nie narażać, że tak późno jest udzielana pomoc, ale przypominam, że ratownik to jest atmosfera niezdatna do oddychania i ratownik, który by mówił jakiś uszczerbek, na pewno nie udzieli pomocy, a jeszcze jednego więcej trzeba by transportować. Thank you.
No i tak, poszkodowany jest wytransportowany, przekazany do lekarza. Z pewnością przeżyje. Dziękujemy ratownikom. Zastępowym był Paweł Barański, ratownicy Arkadiusz Filipczyk, Krzysztof Techelski, Mateusz Sary i Marcin Kałużny. Do widzenia Państwu, dziękuję.